To jest szkoła, która kształci elity intelektualne. Tą szkołę skończyły już 3 moje pokolenia. Wszystko, co osiągnąłem w życiu dorosłym, to jest zasługa tego liceum. Oj, 150 lat, a to ci historia. W 1871 roku dekretem cesarza Franciszka Józefa w Krakowie założono Wyższą Szkołę Realną, która po 2 latach dorobiła się własnej siedziby, okazałego budynku przy dzisiejszej ulicy Studenckiej 12. Szkoła kilkukrotnie zmieniała swoją nazwę. W 1921 roku jej patronem został August Witkowski. Zakład, bo tak wszyscy nazywali swoją szkołę, numer 5 otrzymał w roku 1953. Kilka lat później ta męska dawniej szkoła stała się koedukacyjna. Od wielu lat 5. Liceum Ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie znajduje się w czołówce najlepszych szkół średnich w Polsce. Profesor Adam Rotfeld-Piątkowicz. Panie dyrektorze, szanowni państwo, z całą pewnością etyczno-moralna postawa nauczycieli w naszym liceum, ich poważne i życzliwe podejście do uczniów, przywiązanie do takich kategorii jak prawda i uczciwość, miały ważny wpływ na życie każdego z nas. Udało nam się zorganizować 4 wspaniałe wystawy. Tytułowa uczta to uczta dla oczu, dla duszy i dla ciała. A to wszystko w Galerii Zofia Weiss na wystawie absolwentów 5. LO na wystawie malarstwa. Wystawa w Sarpie, gdzie wystawiają się wspaniali architekci.
Otwarte okna, otwarte drzwi, a to wszystko opowiedziane przez pryzmat migawki aparatu, wystawa absolwentów na Małym Rynku. Ostatnia wśród organizowanych w ramach jubileuszu 150-lecia 5 LO wystawa absolwentów pod tytułem Pomiędzy, odbywająca się w Mandze, i twórcy współcześni, performance, malarstwo, w dialogu pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest dzisiaj. Bardzo ważnym jest, żeby z okazji takiego podniosłego jubileuszu odbyło się coś spektakularnego. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęsknię już. Wszystko początek ma i kres, choć trudno nam się z tym pogodzić. Posprawdzałem, poszperałem i zbadałem, co tam myślą sobie mądrzejsi niż ja. Nie mam szczęścia spotkać rzesze mądrych, pracowitych nauczycieli. Bez Państwa to moje marzenie, żeby ta szkoła stała się jedną z najlepszych szkół w Polsce, nie byłoby wykonalne. Udało się. Dziękuję. Jeżeli popatrzycie Państwo na rankingi Perspektyw, Newsweeka, Rzeczypospolitej, to piątka zawsze jest na czele. Chciałbym na ręce pana dyrektora przekazać dla szkoły odznakę za zasługi dla Krakowa, bo naprawdę jest to warte.